Cześć! W tym filmiku opowiemy Wam, jak inwentaryzować drzewa przy pomocy naszej ankiety. Ankiety, dzięki której wspólnie stworzymy mapę drzew Łodzi. Gotowi? Zaczynamy! Do pracy będą Ci potrzebne smartfon, centymetr krawiecki lub taśma miernicza, przewodnik po drzewach Łodzi i wygodne buty. Włącz lokalizację w smartfonie i otwórz link do ankiety. Jeśli przeglądarka zapyta o dostęp do lokalizacji, zezwól. Podejdź do drzewa i sprawdź wykrytą lokalizację. Jeśli trzeba, możesz ją zmodyfikować ręcznie. Rozpoznaj rodzaj i gatunek drzewa. Możesz je wpisać, korzystając z rozwijanego menu w ankiecie. Skorzystaj z pomocy przewodnika po drzewach Łodzi. W przypadku braku pewności co do pełnej nazwy gatunkowej, wybierz tylko rodzaj. W naszym przypadku będzie to topola, nie jestem pewna, pewien gatunku. Zmierz obwód drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku drzew wielopiennych zmierz obwód każdego pnia i wpisz wartości po przecinkach. Teraz oszacuj wysokość drzewa i średnicę korony. Przyjrzyj się szczegółowo koronie drzewa i ją opisz. Zwróć uwagę na pień i korzenie drzewa. Jeśli znasz historię inwentaryzowanego drzewa, opisz ją na końcu ankiety. Teraz wystarczy już tylko kliknąć Dodaj drzewo. Proste, prawda? Więcej informacji o społecznej inwentaryzacji drzew w Łodzi znajdziesz na stronie www.mapadrzewlodzi.pl.